W tym zadaniu mamy dane równania dwóch prostych z parametrem m i wiemy, że te proste przycinają się w punkcie P. Musimy wyznaczyć wszystkie parametry m, dla których są spełnione cztery takie nierówności, wykorzystujące współrzędne xową i y punktu P. Aby zatem rozwiązać to zadanie i wyznaczyć wszystkie parametry m spełniające te warunki, to należy wyznaczyć współrzędne punktu P, to znaczy wyrazić te współrzędne za pomocą parametru M, czyli po prostu musimy rozwiązać układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi x, y utworzone przez te dwa równania prostych. Przypiszę te dwa równania, tworząc z nich układ równań. Od razu może pierwsze równanie pomnożę stronami przez 3, żeby uzyskać przeciwne współczynniki przy Y. No i ostatecznie otrzymaliśmy taki układ równań. Możemy teraz dodać równania stronami. x się sumują do 7x, y się odejmują. Z mów dostajemy minus 7m. No i liczby się sumują też do minus 7. To ma być równe 0. No i stąd wyliczamy, że x jest równe to wyrażenie przeniesione na prawą stronę na plusie. Podzielić na 7 da m plus 1. No i teraz y możemy wyliczyć na przykład korzystając z tego równania. Przenosimy wszystko na drugą stronę. Minus 2x, czyli minus 2. M minus 2, jeszcze plus 4m i plus 4 to się równa 2m plus 2. Czyli właściwie można byłoby powiedzieć, że y jest dwa razy większe od x. Czyli mamy rozwiązanie naszego układu równań, czyli mamy współrzędne punktu p. Możemy napisać zatem, że punkt p ma współrzędną x m plus 1, a y 2 razy m plus 1. No dobrze, no to teraz sprawdźmy te nasze zależności. Musi zachodzić, że współrzędna xowa jest większa od 0, czyli zaczynamy wypisywać współrzędna xowa m plus 1 większa od 0, czyli stąd od razu dostajemy warunek, że m musi być większa od minus 1 i dalej współrzędna y większa od 0, czyli 2 razy m plus 1. Ma być większe od 0, no to stąd dostaniemy taki sam warunek. Też, że m plus 1 ma być większe od 0, czyli że m jest większe od minus 1, czyli nic się nie zmienia. Kolejny warunek: yp większe bądź równe x kwadrat p. y to jest to, no to tu już wypiszę tak, że to jest 2m plus, jed, plus 2, bo będziemy musieli zaraz rozwiązać nierówność kwadratową większe bądź równe i xp do kwadratu, czyli to do kwadratu, czyli m kwadrat plus 2m plus 1. Przenosimy wszystko na jedną stronę i rozwiązujemy. Wychodzi m kwadrat minus 1, ma być mniejsze bądź równe 0, czyli nierówność kwadratowa, w której mamy miejsca zerowe minus 1 oraz 1. Ramiona paraboli są skierowane do góry. No i patrzymy, gdzie jest to mniejsze bądź równe 0, czyli tutaj. Przedział oczywiście od obu, obu stron niedomknięty, czyli taki. Czyli stąd możemy napisać, że m musi należeć do przedziału od minus 1 domknięty do 1 domknięty, no ale pamiętamy, że M musi być większy od minus 1, czyli tak na dobrą sprawę tutaj już mógłbym dać nawias otwarty, biorąc pod uwagę też wcześniejsze warunki. Tak czy inaczej, z tych pierwszych trzech warunków mamy M należącego do przydziału od minus 1 otwarty do 1 domknięty, no i został jeszcze czwarty warunek, musimy go przepisać od razu podstawem pod YP oraz pod XP nasze współrzędne. Teraz pomnóżmy tę nierówność stronami przez m plus 1 do kwadratu. Tu jeszcze możemy czwórkę z ósemką skrócić, tu wyjdzie 2, tutaj 1. Czyli dzięki temu pozbędziemy się ułamków. Po lewej stronie otrzymamy 2 razy taki kwadrat, to będzie 2m kwadrat plus 4m plus 2. Mniejsze bądź równe. Z tego ułamka zostanie tylko dwójka, bo mianownik skróci się z tym kwadratem. Czyli dwójka na minus oczywiście, bo tu mamy minus plus dalej 8 razy m plus 1, czyli 8m plus 8. Przenosimy wszystko na jedną stronę, otrzymując 2 m kwadrat, plus 4 m minus 8m to będzie minus 4m i plus 2 minus 6 z prawej strony, bo to jest minus 2 plus 8, to w sumie plus 6, minus 6 to będzie minus 4 mniejsze od 0. Możemy jeszcze podzielić przez 2, otrzymując m kwadrat minus 2 m minus 2. Mniejsze od 0. No i teraz rozwiązujemy tę nierówność kwadratową. Możemy policzyć deltę. b kwadrat to jest 4 minus 4 razy a razy c to będzie jeszcze minus minus 8, czyli plus 8, czyli 12. Zatem pierwiastek z delty jest równy pierwiastek z 4 razy 3, czyli 2 pierwiastki z 3. Czyli możemy napisać, że m1 to się równa minus b, czyli minus minus 2, czyli 2 minus pierwiastek z delta. 2 pierwiastki z 3, podzielić na 2a, 2 razy 1 to 2, czyli to będzie 1 minus pierwiastek z 3. No i jeszcze m2 będzie takie samo, tylko tutaj z przeciwnym znakiem. 1 plus pierwiastek z 3. No to mając m1 i m2, możemy teraz rozwiązać tę nierówność kwadratową. Narysujmy parabolę, zaznaczmy miejsca zerowe. 1 minus pierwiastek z 3 oraz 1 plus pierwiastek z 3. Ramiona paraboli są skierowane do góry, no i patrzymy, gdzie funkcja jest mniejsza od zera, czyli w tym przedziale ma być ostro mniejsza, czyli bierzemy tutaj przedział otwarty. Czyli stąd możemy napisać, że M należy do przedziału od 1 minus pierwiastek z 3, aż do 1 plus pierwiastek z 3. No i teraz musimy wziąć część wspólną tych czterech rozwiązań, tych czterech. Warunków, czyli m większe od minus 1, m większe od minus 1, m należące do przedziału od minus 1 do 1 obustronnie domknięty, i m należące do przedziału takiego, też tutaj obustronnie otwarty. No to narysujmy oś mów i zaznaczymy część wspólną tych przedziałów. Najpierw może ten przedział zaznaczę 1 minus pierwiastek z 3 do 1 plus pierwiastek z 3 to mamy. Coś takiego otwarte obustronnie. Teraz zaznaczmy minus jedynkę oraz jedynkę. Minus 1 będzie na pewno na lewo od tej liczby, bo jest mniejsza, czyli tu będzie minus 1, a jedynka będzie pomiędzy tymi liczbami, powiedzmy, że gdzieś tutaj. No i mamy ten przedział od minus 1 otwarty, już uwzględnię to, że minus 1M ma, ma być większy od minus 1, czyli tu mamy kółko otwarte, a w jedynce mamy domknięte. Czyli jest to o taki przedział. No i część wspólną tych przedziałów mamy oczywiście w tym miejscu, czyli jest to przedział, ostatecznie możemy napisać odpowiedź, że m należy do przedziału otwartego w takiej liczbie, czyli 1 minus pierwiastek z 3, do domkniętego w jedynce, tutaj oczywiście nawias domknięty, no i to jest odpowiedź w tym zadaniu. Tak żeby być do końca poprawnym formalnie, to w tym miejscu, w którym tutaj mnożyliśmy tę nierówność stronę przez m plus 1 do kwadratu, powinienem jeszcze zrobić założenie, oczywiście, że nie mnożymy przez 0. Mamy gwarancję, że nie mnożymy przez nic ujemnego, bo mnożymy przez kwadrat, czyli znak nierówności na pewno się nam nie zmieni na przeciwny, ale musimy sobie założyć, że nie mnożymy przez m -a równego. Minus 1. No bo wtedy mnożylibyśmy przez 0. Oczywiście takie założenie, że m jest różne od minus 1, już wynika z naszych poprzednich warunków. Tutaj mamy powiedziane, że m musi być większe od minus 1, czy w szczególności nie może być. Równe minus 1, no ale rozpatrując taką nierówność samą w sobie bez tych poprzednich warunków, warto byłoby napisać takie założenie. No i gdyby się potem przy rozwiązaniu okazało, że ta minus, okazało się, że ta minus 1 siedzi w tym przedziale, który jest rozwiązaniem tej nierówności, to oczywiście trzeba byłoby ją wyrzucić z tego przedziału. By napisałoby się, że m należy do przedziału od tej liczby do minus 1 i potem od, lub od minus 1. Do tej liczby. W tym przypadku to się nie dzieje, ponieważ, tak jak już to tutaj zaznaczyliśmy, minus 1 leży na zewnątrz tego przydziału, czyli nie wpływa na nasze rozwiązanie, aczkolwiek Formalnie dla poprawności całego rozwiązania warto byłoby w tym, na tym etapie zapisać, że m musi być różny od minus jednego, żeby sprawdzający wiedział, że mamy to na uwadze. No i my sami w szczególności powinniśmy o tym pamiętać, że zawsze jak mnożymy nierówność przez jakąś liczbę, to musimy się upewnić, czy znak się nie zmienia na przeciwny. To znaczy, czy mnożymy przez liczbę dodatnią, tutaj i gwarantuje nam to kwadrat, no i czy przypadkiem nie mnożymy przez 0, no to w tym wypadku właśnie powinniśmy sobie założyć że nie mnożymy przez minus 1, co skądinąd jest dziedziną tego wyrażenia wymiernego, ono w ogóle ma sens, jeżeli a jest różne od minus 1.